Okej, przyznaję, przesadziłem w ostatnim odcinku. No przepraszam, no widziałem wiele waszych komentarzy, że to nie Paliona wina, że nie czytasz naszych komentarzy, nie widzisz co się dzieje. No słuchajcie, przepraszam, faktycznie nie za bardzo się zagłębiłem w temat. Wiele osób mi pisało, że Paliona ktoś do tego zmusza, do tego, żeby trollować moje zwierzaki, do tego, żeby wbijać na Wojanowice i robić takie właśnie złe rzeczy. No i po prostu poniosło mnie. Może faktycznie przesadziłem z Palionem, nie powinienem być aż tak bardzo stanowczy dla niego. Nie powinienem rozwalać jego wioski. Przepraszam, przepraszam was i przepraszam Paliona. Dzisiaj zrobimy odpokutujemy jakby. Zrobimy coś dobrego na wiosce u Paliona, ale na samym początku musimy troszeczkę ogarnąć naszą wioskę, ponieważ jak wiecie, no Palion chcieć, nie chcieć, słuchajcie, moje zwierzaki schował, Pimpka schował, mojego konika. Dzisiaj będziemy ich szukać. Mam nadzieję, że uda się ich znaleźć. Widziałem, że zwierzaki typu, no właśnie, pieski podkopywał, zakopywał, więc możliwe, że gdzieś tutaj na dole są. O, a w ogóle co tutaj jest, słuchajcie? Nowi członkowie Wojanowic, prezent dla Wojtusia na pocieszenie tego, co się dzieje na Wojanowicach. Nazwij jak, je jak chcesz. O, to chyba prezent od Kati, ale super. Okej, tutaj mamy znacznik. Ojejku, ej, to możecie napisać na dole w komentarzach, jak mamy te dwa koniki nazwać, bo nazwiemy je dwa, to są bracia albo siostry. Wy teraz decydujcie na dole w komentarzach, jak mamy je nazwać, więc piszcie konik z plamkami tak, a konik bez plamek tak. No, ciekaw jestem, co takiego ciekawego wymyślicie. Tak swoją drogą oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i co, myślę, że tutaj gdzieś jest nasz piesek. Mam nadzieję, o nie, czekaj, nie ma go tutaj? Tutaj może? Jest! Puszek okruszek, znalazłem cię, słodziaku, ty pysiaku. Chodź tu, wychodź, wychodź, cwaniaku, ty. Chodź tu, chodź. No siemka, słodziaku, pysiaku, czy ma jedzonko. Okej, okay, puszek okruszek uratowany, słuchajcie. No, ja Palionowi wybaczam za to, że co zrobił moim zwierzątkom. Właściwie to on powinien też bardziej wybaczyć mi, nie ja jemu, bo to ja tutaj zwaliłem, ja za bardzo mnie to wszystko poniosło. Trzeba z Palionem na pewno się dogadać, porozmawiać z nim, bo coś się dzieje złego. Palion już powiedział, że ktoś go do tego zmusił i musimy się dowiedzieć, kto to jest. Wiele osób mi pisze, że to Herobrine, ale trudno mi w to uwierzyć. Palion też otwarcie nie mówi, że to Herobrine, Palion mówi, że to on. On, tak zwany on, więc słuchajcie, nie możemy już na wstępie mówić, że to jest Herobrine, bo tego nie wiemy. Więc tutaj musimy być bardziej otwarci na inne opcje. I boję się właśnie, kto to inny może być, bo jeśli nie Herobrine, to kto? Jeżeli macie pomysł, kto to może być oprócz Herobrine'a, możecie oczywiście dać znać, kto go do tego zmusza. Bo co jak co, ale to jest naprawdę dziwne. To by wychodziło na to, że Matrunera możliwe, że też ktoś do tego zmusza. Bo Matruner by nie wyszedł tak po prostu sobie elo, bęc, bo Palion wychodzi. Nie, Matrunera pewnie też ktoś do tego zmusza i musimy się dowiedzieć, o co tutaj tak naprawdę chodzi, słuchajcie. Jeszcze póki co Kati z nami jest i mam nadzieję, że będzie jak najdłużej. Ale dobra, lecimy szukać kolejnych zwierzaków. Tutaj gdzieś był Pimpek, słuchajcie, tutaj był Pimpek gdzieś. Mam nadzieję, że go znajdziemy, słuchajcie. Pimpek, jesteś tu? Ej, czekaj, nie ma go, a może on był pod ścianą? Czekaj, szukamy pod ścianą, szukamy, mam nadzieję, że go znajdzie. Pimpek, jest Pimpek, siema słodziaku, pysiaku, majaku, ty mały, ty. Nie, te główki rozwalamy, nie chcemy ich tutaj, ratujemy Pimpka, słuchajcie, ratujemy Pimpka. Pimpek, trzymaj jedzonko, chodź ze mną, chodź, jesteś wolny. Jesteś wolny, to też muszę rozwalić. Muszę koty uratować, to jest pełno moich kotów. Ojejku, dobra, tutaj mamy jeszcze rzeczy po tym pranku na Palionie. Zostałem i słuchajcie, zostałem. No ale już wiecie, już się ogarnąłem trochę. Już nie będę tak robić, słuchajcie, już nie będę. Co najwyżej mogę inne rzeczy jeszcze robić, ale na pewno nie takie złe jak wcześniej. No nie chcę rozwalać tak bardzo wiosek. Przesadziłem, przyznaję, przesadziłem. Mam nadzieję, że i wy mi wybaczycie. Pimpek tylko się tam nie utop od tej wody, byku, nie utop się. Teraz sobie naprawimy oczywiście te rzeczy, które zrobił tutaj Palion, ale tak naprawdę to zrobił ktoś inny, ale rękami Paliona. Palion tego ewidentnie nie zrobił. Dobra, rozwalimy jeszcze to, cyk. To rozwalamy tą wełnę, tej tutaj wełny nie chcemy. Mnie naprawdę dziwi, kto chce zepsuć nasze kontakty. Kontakty oczywiście wojowników na Wojanowicach, bo komuś zależy na tym, żebyśmy się nie kolegowali. I mnie to właśnie zastanawia, dlaczego. Ej, gdzie jest Pimpek? Pimpek, gdzie on ukrył się? O, tutaj jest Pimpek, co ty tutaj? Czemu jesteś czarny? Jakiś taki ciemny, dziwny, coś ci się stało, byku? Co jest grane? Trzymaj, jedz.
Ej, jedzenie mu nic nie dało. Nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. Ale tutaj mamy jeszcze nasze kociaki. Tak, kociaki też trzeba uratować, pani Kicia. I Rudy Ryc. Hello, Rudy Ryc i pani Kicia, jesteście już teraz wolne, słuchajcie. Ratuję was, słuchajcie. Ratuję, wyłaźcie, tak, pięknie. Okej, na łóżeczko, pięknie, na łóżeczko, dokładnie tak. I jeszcze Rudy Ryc. Na łóżeczko też, dawaj. Na łóżeczko, pięknie. Ale one są kochane, te kotki. Akurat kotki się słuchają super. Nie musiałem im nic więcej mówić. Wystarczyło po prostu, że je wypuściłem i one same wyszły. No pani Kicia jest bardzo mądrą kicią, słuchajcie. Pani Kicia, co pani tam nam powie? Ojejku, co pani? Co pani? Co pani robi? A pani, pan Rudy Ryc? Nie no, słodziaki są te kociaki. Tutaj mamy jeszcze dużo tych, krat, ale dobra, te kraty już tam mnie nie obchodzą. Jeszcze sobie odbudujemy tylko tutaj. Pyk. I słuchajcie, możecie sobie na to spokojnie wejść. Albo dobra, siedzicie sobie na łóżeczku, wygodniej wam tak będzie. I teraz, a nie, słuchajcie, jeszcze mój konik. Mój konik, gdzie jest mój konik? To jest najważniejsza rzecz. Jest George, którego udało mi się uratować. Ale pisaliście mi, słuchajcie, pisaliście, że George, o właśnie, jest na jakimś drzewie. I jest faktycznie tutaj. Nie George, co ja gadam. Alfred, Alfred jest na drzewie. Musimy go koniecznie uratować, słuchajcie. Musimy go uratować. Ja nie wiem, kto Paliona musi zmuszać do takich rzeczy, ale to naprawdę złe rzeczy, naprawdę złe. I jeżeli faktycznie Palion ich nie robi, to ja nie wiem, komu aż tak przeszkadza to, że my sobie tak spokojnie tutaj na Wojanowicach żyjemy, jesteśmy. Nie wiem, kto może być takim naszym głównym wrogiem teraz. Nie mamy żadnych już chyba teraz wrogów. Herobrine'a rozwaliliśmy. To naprawdę dziwne rzeczy się dzieją. Dobra, rozwalimy to wszystko, żeby też to brzydko nie wyglądało. I Alfred, jesteś wolny, byku. Jesteś wolny, możemy cię w końcu uratować. No i co, teraz pójdziemy na pewno sobie do Palionowic i w Palionowicach zrobimy coś miłego, zostawimy mu coś tam fajnego. Coś tam może odbudujemy, co zepsuliśmy, albo dobudujemy jakiś domek. Co wy na to? To jest, myślę, że dobry pomysł. Okej, Alfred, wskakujemy na ciebie i oczywiście lecimy najpierw na sklep, okej, i teraz żebyś nie stracił HP, tutaj. Pięknie, kozak, dobrze. Lecimy teraz do oczywiście zagrody i zabieramy. Nie no, ciebie nie będziemy zabierać, Alfred, do Palionowic. To by nie miało zbyt wielkiego sensu, bo musimy przejść przez Nether. A chętnie bym zabrał jakiegoś zwierzaczka. Nie wiem, tak po prostu bym sobie zabrał. Dobra, zabieramy jakieś rzeczy. Coś w Palionowicach oczywiście wybudujemy. Coś może zielonego. A akurat zielonej wełny trochę mam, więc zabiorę sobie. Muszę te niedobre rzeczy oczywiście wyrzucić. Te tutaj lawy, tak dalej. Poniosło mnie, no, poniosło mnie, przyznaję. Nie powinienem tych rzeczy w ogóle robić. Nie powinienem ich tykać. Nie powinienem tak Paliona tutaj trollować brzydko. Źle zrobiłem, słuchajcie. Źle zrobiłem, ale spoko. Więcej razy mam nadzieję, że już czegoś takiego nie zrobię. Ale miejmy nadzieję, że nikt nie zmusi drugi raz Paliona do tego, żeby zniszczył nam wioskę i skrzywdził nasze zwierzaki. Miejmy nadzieję, że tak się nie wydarzy. Bo ja nie wiem, co ja wtedy zrobię. Może mnie też poniesie, może też zrobię coś złego. Słuchajcie, no to nie zależy też do końca ode mnie. No po prostu źle wpływają na mnie takie rzeczy. Jeżeli ja widzę, że tak cierpią moje zwierzaki, no. Dobra, jedzonko mamy przygotowane. Wszystko jest gotowe. Wełnę też mamy, może coś jeszcze? Zrobimy troszeczkę również zielonych łóżek właśnie tam dla tych domków. A czemu nie? No słuchajcie, Palion lubi ten zielony kolor, więc musimy tam wszędzie zrobić zielone rzeczy. Dobra, myślę, że mam wszystko. Możemy zmykać szybciutko do Palionowic. Patrzcie, mam naprawdę dużo fajnych rzeczy. Mamy nawet pulpit, żeby zrobić jego tak zwanego kujona, bo w ostatnim właśnie odcinku wybuchnąłem mu jednego kujona. Na szczęście, słuchajcie, wybuchnąłem go, ale kujon przeżył. Ale tak czy siak zabiorę ten pulpit i zrobię kolejnego. No, więc ja lecę do Palionowic i widzimy się już tam. Okej, jesteśmy pod Palionowicami. Siemanko, Palionowice. Paliona nie ma, możliwe, że jakby mnie zobaczył, to mógłby być naprawdę zdenerwowany. Więc w sumie dobrze, że go nie ma. No, słuchajcie, w ostatnim odcinku zrobiłem dużo złych rzeczy, więc pewnie, no mega by się zdenerwował, gdyby mnie tutaj zobaczył. Dobra, tutaj widzę, że jest taka pustka. Tutaj fajnie by było zrobić właśnie jakiś domek dla villagera. Czemu, Geralt, tutaj siedzisz i normalnie jesteś taki jakby zamknięty? Słuchaj, zamknął cię ktoś? Mam nadzieję, że nie ja. Okej, cyk, jeszcze to rozwalimy. Cyk, Geralt, bo jak cię walnę, to ty mnie walniesz, więc lepiej się odsuń. Dobra, jedna kratka odstępu. Nie, tutaj są zazwyczaj trzy kratki odstępu. To zrobimy dwie kratki odstępu od tego domku. I tutaj będzie drugi taki właśnie domek, widzicie? Będzie taki troszeczkę większy, okej. Coś takiego. Może naokoło tutaj damy również. Słuchajcie, wziąłem tropikalne liście i możemy tutaj przecież postawić troszeczkę takiego takiej trawy, słuchajcie, żeby to też ładnie wyglądało. Czemu nie?
Myślę, że to jest też fajny, fajny pomysł, więc wykorzystajmy go na pewno. Palionowi może się spodoba, może nie, a może on zniszczy te domki, no nie wiem, jeżeli on zniszczy, to będzie mi smutno, no ale... No ale to od niego zależy, dobra, cyk, cyk, okej, tutaj zrobimy takie właśnie wejście. Pyk, okej, i myślę, jak to dalej rozwinąć, może zrobimy z tego taką mini wieżę, co wy na to? To byłby chyba całkiem ciekawy pomysł. I tutaj trzeba będzie wprowadzić jakichś villagerów, więc na samym początku oczywiście rozwalę to. Elo, tego tutaj nie ma. Co mam taką wolną łopatę? A, bo mam łopatę tylko z naprawą. No to nieźle, to trochę lipa, powiem wam szczerze. Wow, co tu robi lód, okej. Dobra, oczywiście podmieniamy sobie tą wełniankę. Dobrze, że jest ciemno, to sobie od razu ustawimy tutaj pochodnie. Będziemy wiedzieć, gdzie co jest. Ojejku, przesadziłem. Dobra, cyk, 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 cyk. Dużo pochodni. Tutaj oczywiście okienka też jakieś postawimy. Takie będą fajne okienka. Myślę, że Palionowi się to spodoba. No to będzie taki domek. Taki domek na przeprosiny. Coś takiego. Postawimy tutaj crafting table, skrzyneczkę oraz pulpit i oczywiście łóżeczko. Łóżeczko będzie, w sumie może być tutaj. Tutaj będzie pulpit, tutaj będzie skrzyneczka, a tutaj będzie crafting table. I od razu w tym crafting table możemy zrobić drzwi. Proszę bardzo, drzwi. Teraz drzwi tutaj. O, no i patrzcie, już mamy pierwszego villagera, który sobie tutaj po prostu usiadł, sobie śpi. Więc widzicie, już jest jedno miejsce dla villagera od Paliona. Pięknie, ale my oczywiście nie stopujemy i lecimy z budową dalej. Ten villager, no jak mówiłem, tutaj fajnie będzie to wyglądać, jak zrobimy z tego taką wieżę. I może zrobimy tą wieżę na podstawie tej wieży, którą ma Palion tutaj, widzicie? Ona tak leci w górę jakby lekko. Więc może gdyby tą wieżę też tak przerobić, że lekko idzie do góry, to byłoby chyba całkiem fajne. Spróbujmy, spróbujmy, słuchajcie. Jak się Palionowi nie spodoba, to to zniszczy i tyle. Ja nie, mi aż tak nie zależy, słuchajcie. To jest po prostu mój prezent dla niego. Jak mu się nie spodoba i zniszczy, to jego wybór. Słuchajcie, tutaj nie hejtować go tak dalej, jeżeli to zniszczy. Ja zniszczyłem wiele jego rzeczy w jego domku, więc on może też zniszczyć tą rzecz, którą ja tutaj zrobię. Dobra, cyk, teraz tak, troszeczkę do góry. Ojejku, dobra, ej, fajnie właśnie to oświetlić, bo potem tutaj będzie lipa z mobami. No i wtedy jeszcze będzie Palion zdenerwowany, że mu moby tutaj ściągam na wioskę. Okej, cyk, coś takiego. Okej, i jakby to teraz zrobić? Dobra, zrobimy to znowu tak, jak z tamtą wieżyczką. Okej, po dwa klocki zniszczymy z tej strony i z tej strony. I zaraz zobaczycie efekt końcowy, jak to będzie wyglądało. Taki prezencik po prostu dla Palionero. Dobra, cyk. I teraz tutaj robimy tak, jak jest tam na samym szczycie. Widzicie? Jest taki szpikuc jakby taki. O, dobra, cyk. I on musi być troszeczkę wyższy. Okej. Dobra, jeszcze tutaj. Okej, myślę, że tyle spokojnie wystarczy. Idziemy sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj troszeczkę to oświetlimy oczywiście. Okej, idziemy sprawdzić, jak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze. Ajajaj. No powiem wam, to nie jest najlepsza rzecz, jaką wybudowałem. Okej, trochę to zmieniłem. Dodałem trochę drewna, bo za dużo było zielonego i to było widać, że za dużo tego było. Więc dodałem trochę drewna i teraz to wygląda tak. Już nie wygląda to aż tak źle jak wcześniej. Nadal nie jest może jakieś perfekcyjne. No ale chyba nie jest złe, słuchajcie, chyba nie jest złe. Taki oto domek od Wojana. Podpiszę tutaj oczywiście, że domek od Wojana. Dobra, napiszę przepraszam Palion za to, że zniszczyłem ci wioskę. O, przepraszam Palion za to, że zniszczyłem ci wioskę. Okej, tutaj podpiszemy. Poniosło mnie. Dobra, coś takiego. I tutaj podpiszemy oczywiście Wojan. Wojan, pięknie. No, coś takiego. Mam nadzieję, że Palion mnie zrozumie. Mam nadzieję, że mi wybaczy to, co zrobiłem z jego wioską. Taki mini prezencik dla niego. Słuchajcie, tutaj sobie villager już sobie żyje. Kujon jego, tak zwany kujon. Powinniśmy go nazwać kujon w ogóle. Powinniśmy go nazwać. Ej, właśnie, może go nazwę, ale już mam za daleko do znacznika. Nie mam tutaj nigdzie znacznika. Lipa, lipa, że nie mam żadnego znacznika. Może Palion będzie jakiś miał, nie wiem, ale to jest lamus, no nie. Zostawiłem piętno na nim. Teraz na zawsze będzie lamusem. Lamus. No dobra, ja zmykam do siebie, do wioski, do Wojanowic. Mam nadzieję, że Palion mi wybaczy. Trzymajcie kciuki. Ej, czy on goni tego kota?
Czy on goni tego kota? Co tu się dzieje? Czemu oni się gonią? Dobra, nie wiem. O, to jest handlarz! Jejku, co tutaj się opaliona tyle dzieje rzeczy? Nie ogarniam. Dobra, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków, a ja już zmykam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!